Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj nietypowy materiał, nie dotyczący retrokomputerów. Udało mi się wyremontować magnetofon szpulowy Sony CT399. Magnetofon był niesprawny, zostały wymienione paski klinowe, został całkowicie rozebrany, zostały wymienione kondensatory, w tym kondensator, ten, który widzicie w tej chwili, czyli w sekcji zasilania głównego silnika napędowego. Zostały naoliwione wszystkie elementy, magnetofon, jak za chwilę zobaczycie, po wymianie wszystkich części zaczął działać, ożył. Trwało to 2 miesiące, jednak jestem bardzo zadowolony z rezultatu końcowego. Jak widać, magnetofon działa, przewija, naprawdę bardzo fajnie się prezentuje, szczególnie po złożeniu w metalową obudowę. Za chwilę zobaczycie, jak będzie wyglądał już po złożeniu. Sam magnetofon ma naprawdę bardzo wiele fajnych funkcji. Oczywiście, jak to przystało na magnetofony szpulowe, dźwięk jest bardzo miękki. Właściwie nie jesteśmy w stanie uzyskać takiego dźwięku z cyfrowych nośników. To, co w tej chwili usłyszycie, to zespół Fanaberia. Jest to zespół, w którym byłem basistą. Mam prawa autorskie do tego utworu, więc jak najbardziej mogę go opuścić na YouTube i nie powinien ten portal mieć z tym większego problemu. Sam magnetofon ma bardzo duże wskaźniki wychyłowe, analogowe. Nagrywa w kilku prędkościach. Można spauzować odtwarzanie, nagrywać oddzielnie lewy i prawy kanał. Możemy robić różnej wielkości mocy, podkład bias, czyli prąd w czasie nagrywania. Możemy podglądać źródło nagrywania oraz jak to brzmi już na samej taśmie. Magnetofon jest naprawdę bardzo fajny. Posiada głowice ferytowe zatopione w szkle, także są praktycznie niezniszczalne. Wszystko w środku w magnetofonie jest mechaniczne, także właściwie jeśli tylko elektronika, która jest w bardzo minimalnym zakresie w tym magnetofonie użyta, nie zostanie zniszczona, ten magnetofon jest prawie niezniszczalny. Ponad 12 kilo, cały metalowy, super brzmiący, zresztą sami posłuchajcie i ocencie. Ja już z wami się żegnam, także bardzo dziękuję za uwagę. Wszystko wybaczę, gdy się pan nocą, czy cię rozraszę.